dzisiaj mija 33. rocznica wprowadzenia kartek na mięso. Tak. Pamiętają panie pewnie, jaki tak. to był czas. Bardzo ciężki. Kolejki straszne. Trzeba było skombinować. Mama brała kartki, nie papierosu nie paliła, to kartki znowu ja miałam, bo ja palę. Za kawą trzeba było stać, za wędliną. Stawałam, ja o 5 jechałam z Naroczyc oczywiście. I stałam tutaj na szerokiej w kolejce. Za mięsem, za kiełbasą, za wszystkim stałam w kolejce. Także za butami stałam w kolejce, też kartki były na buty przecież. Stawało się w rano sienko i się stało w kolejce aż 3-4 godziny, żeby coś kupić sobie do domu. Dla mnie był dobry czas, bo dlatego, że ja w rzeźni pracowałam, to tak, że mi nie brakowało niczego. A tak jeszcze mam tą kartkę. Na pamiątkę zostawiam? Tak, jest górnicza, bo po mężu jest górnicza kartka. Czasami o 22 w samochodzie się siedziało i do rana, żeby cokolwiek dostać dobrego. Ja uważam, że nie było tak bardzo źle. Mnie wystarczało aż nadmiar tego mięsa. Także jeszcze nawet dostało jeszcze nawet. Tak uważam, że było dobrze. Ciężko. Kolejki. Brak towaru. Często w kolejce się stało i dochodziło się do wagi i nie było ograniczenia przecież, bo ilość tylko tyle, co kartka przysługiwała. Ja też stałam poprzednio, jak nie pracowałam w rzeźni, no to też stałam po 6-7 godzin. Od której godziny trzeba? A gdzieś tak od 12 w nocy do rana. Tylko że na zmianę. Trochę mąż, trochę ja. Minęły czasy, już nie ma co wspominać.